Cześć, z tej strony Uja, witam wszystkich serdecznie w World of Warships. Omawianie map, dziś archipelag, czyli mapka, którą będziecie widzieli na tierkach troszkę niższych, ale już całkiem, jest całkiem interesująca. Te bitwy Salomona, chyba tak się one nazywały, są słabo zrobione, mało rozmaicone, taka bardzo prosta mapa. Tu już mamy coś o wiele bardziej konkretnego. Okej. Jak widzicie, możemy grać na trzy kapy. Drużyna przeciwna jest oczywiście z tej strony. I teraz jeśli po kolei wszystkie klasy, lotniskowce, bo najszybciej zawsze. Standardowo tutaj, podobnie jak na wielu innych mapach, albo się trzymają tutaj krańca map, albo idą za formacją. Jeśli mamy jakiś pociąg, to oczywiście absolutnie nie możemy zostać gdzieś tutaj, bo jeśli pociąg płynie tu, to jakaś niszczarka stąd gdzieś nas wyświeci, zniszczy. Musimy podążać za flotą z jednej, tak samo jak i z drugiej strony. Jeśli będziemy podążać za flotą, powinniśmy być w miarę tutaj bezpieczni. Jakieś chowanie się gdzieś tutaj blisko jest mega niebezpieczne. Wystarczy, że gdzieś jakiś niszczyciel wypłynie i jest pozamiatane, więc raczej nie wchodzi w grę tutaj. Co do niszczycieli, jak widzicie, jeśli rzuci nas z tej strony, możemy dosyć łatwo tutaj przejąć, a dosyć bezpiecznie też jest duży obszar, gdzie można wpłynąć, nawet jak coś tutaj nie wyjdzie, to wypłynąć. Jednak A jest tutaj w miarę fajnie przejmowane. Jeśli chodzi o B, albo płyniemy tu, albo tu. Z tym, że jak płyniemy tutaj, to możemy jeszcze jakoś nawrócić i uciec, w razie czego, kiedy wpływamy tym wejściem, możemy tylko na cofce zasuwać i jesteśmy narażeni na ostrzał, jeśli coś tutaj głębiej pójdzie z tej strony. No i oczywiście jak coś tutaj też pójdzie z tej strony, ale ogólnie kap B jest dosyć nieźle chroniony, ta wyspa jest dosyć spora, tak samo tutaj, więc ze wsparciem może być różnie, jak już tutaj powpływają niszczyciele. Może być to dosyć niebezpieczny kap. Te dwa są o wiele bardziej otwarte i zarazem jest tutaj trochę wysepek, żeby poprzeskazać w ostrzale albo gdzieś się schować, zniknąć, więc niszczarki bezpieczniej mają na tych kapikach. Te są dla hardkorowców. Ewentualnie wbijamy na dymie gdzieś tutaj przy końcu i czekamy, aż się przejmie, albo jeśli ktoś wpływa, wtedy możemy zdecydować, że wypływamy, cofamy. Tego typu akcje tutaj musimy robić. Jeśli chodzi o spotowanie, jak widzicie, całkiem sporo wysepek, więc to spotowanie będzie, albo będziemy się musieli gdzieś tutaj zatrzymywać i spocić, ewentualnie torpedować w międzyczasie, albo przemieszczać się od wyspy do wyspy. To oczywiście będzie troszkę spotowanie utrudniało, bo przez jakiś tam moment nie będziemy mogli tego robić. Jeśli chodzi o krążowniki, również całkiem interesująca mapa dla nich, bo jest to, zobaczcie, mapa, gdzie można sobie spokojnie strzelać przez te wyspy, zwłaszcza amerykańskie krążki, ale nie tylko one, brytyjskie również. Jest tu naprawdę sporo przestrzału, jak widzicie, nie ma problemu, żeby sobie postrzelać. Naprawdę przyjemne wysepki, gdzie można sobie dosyć blisko się umiejscowić, gdzieś podpłynąć i wykorzystać tą zasłonę terenową, więc mapa naprawdę bardzo dobrze skonstruowana. Te wyspy są takie, jak lubię, umożliwiają tutaj graczom troszkę bardziej sprytnym ich wykorzystanie i użycie bez większego problemu. Dzięki za suba, ktokolwiek to był. Więc moi drodzy, krążowniki tutaj spokojnie mogą operować przy tych wysepkach. Oczywiście w różnej odległości, w zależności od tego, jak płasko lecą wasze pociski i jak tutaj możemy sobie wykorzystać poszczególne ukształtowania tych wysp. Niemniej można też próbować później w asyście niszczycieli płynąć troszkę bliżej, schować się w dymie, jeśli mamy jakiś plutoniek, i przycisnąć trochę bliżej przeciwnika. No tutaj dosyć dużo się dzieje, bo to nie jest jakaś taka ogromna mapka, co oczywiście zawsze jest fajne, jeśli chodzi o niższe tiery, bo do walki dochodzi dosyć szybko
i mamy dosyć ostrą tutaj wymianę ogniową. Należy też pamiętać o jednym. Tutaj na tych niższych tierach często możemy spotkać dwa lotniska. I teraz jak pływamy niszczycielem bądź krążownikiem, to oczywiście pamiętajcie, że tutaj, zobaczcie, dystans między tymi wyspami jest naprawdę gdzieniegdzie taki, jakby nie było, maławy. Więc teraz musimy cały czas brać pod uwagę to, jeżeli gdzieś tutaj na przykład się umiejscowiamy w ten sposób, to może tu nadlecieć lotnia i sobie zrzucić torpedy i będzie boom. Więc trzeba cały czas brać to pod uwagę, że mamy tutaj gdzieniegdzie dosyć małe pole do manewru i musimy wtedy, no jakby nie było, być bardzo czujnym, żeby nas samoloty nie zaskoczyły i nie zmiażdżyły. Pamiętajmy, że na tych niskich tierach obrona przeciwlotnicza 90%, 95% okrętów to śmiech na sali, więc nie poradzimy sobie z samolotami, odstrzeliwując je przed zrzuceniem torped czy też bomb. Musimy to przyjąć na klatę, a najlepiej tego nie robić i je wyminąć, ale żeby je wymijać, musimy mieć trochę pola do manewru, więc miejcie to na uwadze, że śmierć z powietrza zawsze jest ryzykowna, zwłaszcza tam, gdzie nie ma jak manewrować. I tak samo wrogie lotniska tutaj oczywiście mogą polować na takich graczy ustawionych gdzieś tutaj za wysepkami spamujących pociskami. Są oni dosyć łatwym celem, bo mogą się poruszać tylko do przodu albo do tyłu. I zazwyczaj się jak robią jakiś manewr, to nagle go nie przerwą. Te torpedy zazwyczaj już go dorwą. Jest pozamiatane. Dobra, jeśli chodzi o ostatnią klasę, czyli o pancerniki, okręty największe. One tutaj z jednej strony by się mogło wydawać, że mają dosyć ciężko, bo jest dużo wysp i tak dalej, ale to jest często właśnie bardzo mylące i nie wiem, czemu dużo graczy na pancernikach tego nie rozumie, że wyspy mogą równie dobrze pomagać, jak i szkodzić nawet takim wielkim okrętom. Pamiętajcie, że tutaj za wyspy może się, na przykład płyniemy sobie gdzieś tutaj, może nam się za wyspy gdzieś wyłonić niszczyciel albo krążownik. I od razu mamy piękne bicie, on nie ma jak manewrować za bardzo, jest zaskoczony i nagle dostaje potężną salwę i może już skończyć grę, więc należy o tym pamiętać. Kolejna sprawa, możemy za wyspą tak samo się schować jak wszystkie inne okręty, zniknąć z pola widzenia, naprawić się. Jeśli mamy jakiś fokus jest na nas, również najlepiej się schować gdzieś za wyspą, żeby nie opłacało się do nas strzelać. Wyspy dają dla wszystkich okrętów takie same bonusy. Oczywiście dla jednych większe, dla drugich mniejsze, w zależności od tego, jaka jest wyspa. Niemniej, ja bardzo lubię mapy, gdzie jest dużo wysp. Obojętnie jakim gram typem okrętu, naprawdę mi się to podoba i staram się wykorzystywać tutaj ukształtowanie mapy na swoją korzyść. Więc pamiętajcie, żeby polować na takich graczy. Jak widzicie, że jest na przykład gdzieś przejęty, w zależności od tego, gdzie płyniecie. Bo zauważcie, że tutaj, jeśli startujemy z tej strony i płyniemy pancernikami, to mamy tutaj coś takiego naturalnego, że można zakręcić, prawda? Jest tak, jakbyśmy sobie stąd płynęli, tu sobie postrzelali i dalej płynęli, tu w razie czego postrzelali i tutaj możemy zawracać i już gdzieś jakaś wyspa nas w pewnym momencie przysłoni dla jakiegoś okrętu, możemy zniknąć, zrobić nawrotkę, zmienić działa znowu na drugą stronę, płynąć dalej, ostrzeliwywać i zawracać. Bo wypłynięcie gdzieś tutaj głębiej, zauważcie, że tu jest taka właściwie linia, gdzie jak się wypłynie troszkę dalej, to może być już problem. Jeśli na przykład tutaj sobie płyniemy pancernikami i wypłyniemy za daleko, tutaj. To jest moment krytyczny w tym miejscu, bo zauważcie, że jak już tutaj płyniemy i nagle mamy duży fokus z tej strony, to nie możemy zawrócić. Jak skrócimy w tą stronę, cały czas dalej będziemy pod ostrzałem z tej strony, bądź też z tej i możemy już nie wyrobić wracając tutaj, a też wtedy z tej strony możemy obrywać. Więc dla pancerników na samym początku, jeśli nie wiemy, gdzie jest jeszcze wróg i co jest grane, dla krążowników zresztą też, musimy pamiętać, że tutaj ta wyspa jest już dosyć długa i jak tutaj wpłyniemy i nas coś wyspoci, to możemy mieć fokus naprawdę konkretny i może już być pozamiatane. Z kolei płynąc tutaj też to nie jest dobre rozwiązanie, jeśli mamy duże siły przeciwnika. Też możemy tutaj, może nas zaskoczyć jakiś niszczyciel, storpić, a nie mamy za bardzo pola manewru.
Na początku najlepiej jest zobaczyć, gdzie będą większe siły wroga. Jeśli gdzieś, na przykład tutaj, jest ich mniej, wtedy możemy przypuszczać, żeby mieć na flance być tutaj, a nasi z kolei z drugiej strony kompanii fajnie by było, jakby zabezpieczyli tą strefę i byśmy mieli wtedy bicie stąd przeciwnika i raczej już byłoby pozamiatane. Ale taki manewr skrzydlający zarówno z jednej, jak i z drugiej strony trzeba robić wtedy, kiedy mamy szansę na powodzenie, bo jeśli są przeważające siły wroga, to po prostu taką szarżą stracimy okręt i tyle. Więc tutaj dzięki temu, że jest tak dużo wysp, na początku będzie gra dosyć pozycyjna, badanie tego powinna być, gdzie jest więcej, gdzie mniej przeciwników, gdzie można się przedrzeć. No tutaj zobaczcie, że można sobie się umiejscowić na przykład tutaj krążownikiem, jakaś niszczarka gdzieś tutaj popłynie, wyspoci wszystko co jest tutaj i krążownik sobie może łupać praktycznie za darmo. Niszczyciel może też torpedować, jeśli ma zasięg, i może to robić z niewidki, cud, miód i orzeszki. Więc no mapka naprawdę o bardzo dużych możliwościach, nic tylko korzystać, jedna z fajniejszych na tych niższych tierach. No ja osobiście lubię naprawdę takie mapy i tutaj tak naprawdę zobaczcie, ile jest możliwości różnego rodzaju ataku, odwrotu, osłaniania się, zadymiania, no multum, po prostu multum, tu jest tak dużo miejscówek, że naprawdę co bitwę to będzie inny scenariusz, bo nawet jeśli gdzieś tu się robi pociąg, to można go dosyć łatwo zatrzymać, skontrować. Czasem trzy okręty wystarczą tak naprawdę do tego. Zauważcie, no jakby tutaj płynie sobie niszczarka, zaczyna kopować, zostawia dym, tutaj wpływa krążownik i tu płynie sobie pociąg. Niszczarka torpedami sprawia, że oni się już wszyscy zaczynają kotłować, bać, zawracać, cyrki się dzieją, krążownik cały czas w nich strzela, jeszcze jakby doszedł jeden pancernik, który by obtłukiwał tutaj krążowniki, cały ten pociąg najprawdopodobniej się załamie, powbija w wyspy, zrobi się cyrk. Na tych tierach to zjawisko jest jeszcze większe, więc tak naprawdę mapa bardzo dobra do tego, żeby wybijać ludziom z głowy tego typu akcje. Oczywiście może być i tak, że pociąg po prostu pójdzie po pełnej kicie i wszystko zniszczy. Też są takie przypadki, ale jest ich zazwyczaj mało i naprawdę można tutaj, na tej mapie widziałem już nie jedne szarże zatrzymane i bywa tak, że w jakichś tam obszarach są naprawdę masakryczne ilości okrętów zatopione. Gdzieś właśnie próbowali się tak tłoczyć. No bo tutaj sami zobaczcie, że jak sobie będziemy płynąć, to akcja jest praktycznie od razu. Oczywiście no ja tutaj mam troszkę inny okręt. No ten nigdy na tej mapie raczej nie zagości. A szkoda, bo pomyślcie, jaka super byłaby akcja, jakby tak dziesiątki rzuciło. Oczywiście lotnie by płakały, ale one zawsze płaczą. Żartuję, nie obrażajcie się gracze na lotniskowcach, ja do was nic nie mam. Sam lotnią jak grałem, to mi się podobało. No i patrzcie. Tutaj tak naprawdę, jeśli jest jakieś natarcie scen, wystarczy postawić sobie tutaj dymek. I cała masa okrętów może sobie stąd strzelać. Prawda, wiem, że to są bitwy losowe i na tych tierach to takie taktyki to nikomu nie śnią. Niemniej pamiętajmy, że jednak od czasu do czasu, chociażby niedługo, znowu wyjdzie nowa linia okrętów i troszkę bitew na tych tierach się spędzi, przynajmniej większość z nas, dlatego można już sobie spokojnie coś pokombinować. Może jakiś kolega robi właśnie niszczarkę albo krążownik i pomoże. Bo oczywiście założę się, że będzie mega polowanie na wszystkie pancerniki. Zawsze jest gracze na niszczycielach, aż się ślinią, jak słyszą, że wyjdzie nowa linia pancernikach, że będą mieli naprawdę dużo, dużo takich okrętów do zniszczenia. I zobaczcie, jaka tu jest super walka. Można się schować nawet za tą wyspą, jeśli chodzi o niszczyciele. Za tą. Można gdzieś tutaj wypływać, od razu torpić, uciekać, chować się. Masa zabawy. Masa zabawy, masa kombinowania, tutaj tak naprawdę co bitwa to inne atrakcje i zaskoczenie.
No, wszystko zależy oczywiście też od spota. Jeśli jest lotnia, to i gra w miarę sensownie, albo jak są dwie, to oczywiście wszystko nam tutaj w miarę trwania bitwy wyspoca mi już nie ma, że takiej zabawy. Ale czasem się trafi i bitwa bez lotni, więc wtedy sobie na spokojnie możemy pospotować, posprawdzać, gdzie jest przeciwnik i tak jak mówiłem, wykorzystać to, że tu są naprawdę super te wyspy. Zobaczcie, jaki tutaj jest mega przestrzał. Oczywiście nie wszędzie, bo są miejsca, wiadomo, wyższe, niższe. Niemniej można sobie za tych wysepek sporo postrzelać. Więc mapka jak najbardziej udana. Tak naprawdę ta pierwsza Salomonówka jest najgorsza ze wszystkich tych niskotierowych. Ona aż się prosi o zmianę, bo tak naprawdę widać, że tam chyba jeden grafik usiadł i musiał w 10 minut tą mapę narysować i tak wygląda, jakby 10 minut gdzieś tam zagryzając hamburgera sobie ją rysował. Ta już jest o wiele bardziej przemyślana i o wiele ładniejsza. Tutaj też oczywiście więcej jakichś detali, tego typu duperelki są, więc wszystko to wygląda miło i przyjemnie. Nawet teraz jest takie całkiem przyjemne oświetlenie tej mapy. Więc moi drodzy, mega kombinowanie, tylko pamiętajcie, że tutaj jak się za daleko wysforujecie, to później nie ma powrotu. No, albo powrót może być okupiony po prostu sporymi stratami na okręcie w HP-kach. Dlatego najpierw spokojne rozeznanie do tej połówki z jednej i z drugiej strony, a później możemy już sprawdzić, z kim mamy do czynienia, gdzie jest umiejscowiony, jakie ma wsparcie, jakie my mamy wsparcie i wtedy coś można kombinować. To oczywiście wszystko tak naprawdę, tego się dowiemy w ciągu 2 minut max, no i już możemy działać. I to jest super w takich małych mapach, że tutaj rozeznanie i cała zabawa zaczyna się prawie od razu. Jest szybka klepka, to co lubię. Więc cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o mapę Archipelag. Gorąco polecam, bo jak najczęściej ją losowało na niższych tierkach i zabawa będzie wtedy całkiem przednia, moi drodzy. A dzisiaj z tymi, którzy lubią moje streamy, będziemy się widzieli o 20:30. Zapraszam serdecznie. A póki co się z wami żegnam i do zobaczenia na omówieniu następnej mapki. Trzymajcie się i udanych bitewek. Bye, bye.